Powróciliśmy tu. Na nawiedzoną działkę. Nie wiem, kojarzycie ten plac może? Kiedy my tu nagrywaliśmy? 2 lata temu? 3? A nie 4? Licytujemy się, czy co nie, teraz? Ja myślę, że 4 lata temu. 4 lata temu jest to placyk, na który weszliśmy przed wejściem na tą nawiedzoną działkę, na którą za chwilkę pójdziemy. Obowiązuje zakaz przynoszenia ściętych drzew, krzewów, gałęzi itp. Ty masz ze sobą jakąś gałąź albo ścięte drzewo? Tak się składa, że mam swoją ulubioną gałązkę, którą zawsze sobie noszę, proszę. A, dobra, no to trzeba wyrzucić, nie? Bo nie można wchodzić. Dobra, kurde. To odłożymy ją tu. Kurwa, czarny kot. Dalej nie mogę uwierzyć w to, że tutaj jestem. Ty, Daniel, ale idziemy, czy ty tam będziesz siedział? Możemy, jeśli już się rozgrzałem. To chodź. Tam jest czarny kot? Gdzie zawsze. Tej małej śmiecie muszą przyjść, żeby pecha przynieść. Moi drodzy, jak tutaj widzicie, dostaliśmy klucze od działki, na której byliśmy 4 lata temu. Dogadaliśmy się z właścicielką, oglądali nasz film i udało się dogadać, żebyśmy dostali klucze, bo właścicielka mówi, że raz w życiu jej się coś dziwnego tam przydarzyło, ale ogólnie to jest wszystko git. Dlatego chcemy dzisiaj sprawdzić, czy rzeczywiście dzieją się tam dziwne rzeczy. I opowiemy, co się dziwnego wydarzyło w piwnicy, jak będziemy. Tak. Lecimy durś. Lecimy durś. Nowy masno, gang. No, to jest ten dźwięk. Taki zawsze jest w horrorach, nie? Że ktoś właśnie otwiera drzwi i jest... Pamiętam, jak słyszeliśmy tą bramkę, jak wchodziliśmy, a była zamknięta. To jest to miejsce, gdzie przeszła ta zjawa, czy tak. Cień. Ja pierdzielę, aż mam jakiś schizy. W tym miejscu, ale coś tam było widać, jakiś taki przebłysk. Ale nie wiem, czy to po prostu błąd kamery. Raczej tak, raczej tak. W rzeczywistym życiu nie słyszeliśmy dźwięku spadających kluczy. A one były, no. Tak, a już jak odpaliśmy na kamerze, to były. W tym miejscu, jakby z tego drzewa spadło coś. Z tego drzewa, no albo jakby ktoś był na górze, tutaj też była schiza. Nad nami, nie? Na dachu, czaj. Ja pierdziele, jakby teraz coś się wychyliło, jakaś morda. Nie wiem, który klucz jest do czego, wiesz? No co? Niestety. Myślisz, że jak pójdziemy do piwnicy, to możemy zostawić tutaj kamerę na stole jedną, żeby zobaczyć, czy będzie się odwalać? To zostawimy wtedy, to czekaj. Montujemy ci GoPro. Przytulni tu mają, nie? Fajnie. Przytulnie, ale zimno. A w ogóle jest coś takiego niby, że jak para leci z buzi, to duchy są blisko. Taka ciekawostka, że te działki zostały wybudowane na starym cmentarzysku. Kiedyś tak był cmentarz. Czekaj, zobaczę się w lustrze. Słyszałeś coś? Na razie nie. Albo schizy, bo jesteśmy nastawieni tak dość negatywnie. Ej, to co, zostawiamy tu jedną kamerę? Tak, która będzie nagrywać cały czas. Ona wytrzyma tyle, żeby nagrywać pół godziny? Po pół godzinach się wyłącza, więc po pół godzinach musimy tutaj przyjść. Przyjdziesz sam. Słyszałeś coś? No, ale tam, jakby nade mnie. Ja ostatnio też z tej strony słyszałem. No. Dobra, nagrywa się kamera. Statyw pierwsza klasa, wam powiem. Mamy stereo teraz pół godziny, żeby przyjść to zrestartować. Tu jest creepy, że szok, ty. Siema. I tam właśnie słychać takie dźwięki. W tym miejscu właśnie przeszło to coś. A teraz też było słychać, jakby ktoś przechodził. Czemu wszystko się creepy wydaje? Dobra, to co, lecimy do piwnicy. Jesteś gotowy? Idź pierwszy. Dobra, mogę się poświęcić. Ja pierdzielę. Co to jest? Ty, skąd to spadło? Jest obce, że kapturem to zahaczyłem, ale... To jak było? To było? Ja nie wiem, gdzie to było. A to nie było, to było tutaj? Ty, ale mnie to zastanawia teraz. Już mi się nie podoba tutaj. To było przez chwilę tak niby fajnie. Zaklucze tu. Pewnie poznajecie to miejsce, nie? Bo tędy szliśmy do ogrodu. Coś nas tam wystraszyło, nie? Jakiś dźwięk, gdzie pobiegliśmy tak, wtedy z tej jak działki. Ja byłem na tej studzience. Musisz wejść na górę. Ale tyłem. Chyba ktoś tutaj jest. Właśnie wiem. Ja też, jak teraz to spadło, to ja mam naprawdę ciary. Nie
Nie, ty idź pierwszy. Ja pierdziesz tam było? Ja jestem idiota. I czułaś tutaj, jakby ktoś teraz biegł? Nie możemy nagrywać takich filmów, bo my ten... Mamy za dużo wełby, tak, no. Tak, jakby tutaj się to stało, no. Czułaś, jakby teraz te wszystkie dechy na łeb mi się zwalili. Wchodzisz pierwszy do piwnicy? Czekaj, przymknij może za nami, co? Co tam jest? Kurwa, ja tam... Ja też! Czekaj, daj mi latarkę. Kurwa, nie! Ja... Jakby teraz tutaj coś... Zdaje się wszystko być ok. Zamknąć drzwi tutaj? Zamknę. Święte obrazki. Ja myślę, że usiądziemy tutaj na chwilę i będziemy nasłuchiwać. Zobacz to. O kur... Co tam siedzi? Nie wiem. Ta lalka siedzi. Co się tak tutaj świeci? Ty zobacz, jak tutaj się wszystko świeci. A ty zrobiłeś w tym pokoju? Że to zrzuciłeś to czarne? No nie, no jak miałem, stary, jak miałem kamerę w rękach. I spadło, mimo że tego nigdy wcześniej nie widziałem. No nie wiem, gdzie to by mogło być nawet. Wstawiamy tu gdzieś kamerę? Coś puknęło, czy ja mam schizę? Ja mam schizofrenię. Te krzyże to już w ogóle tutaj, nie? Klimatu robią. Jak tu zamontować? Ale piździ, chlu. Ty. Jeszcze czekaj. Ty, czekaj, czekaj. Nie wiem, ja jestem uczulony tu na wszystko, nie? No ja słyszałem coś. Tam na górze. Mieliśmy wam opowiedzieć historię, co nam opowiedziała właścicielka. U góry, przy tym barku. Wisiał tam ten obrazek i ona była z sąsiadem na górze w pokoju i zostawiła go na chwilę. I ona słyszała, że szafa dosłownie spadła, ta półka, która tam jest. A i przybiegli tam, a tam obrazek spadł. A był taki dźwięk, jakby spadła cała szafa. Tym czerwonym chyba, pomarańczowym. To? No. Z Włoszy? Kurde, ta lalka jaka jest przerażająca. Bardzo dużo się horrorów naoglądaliśmy. Się przerażę. Oto mieszkańców Łodzi pytała, Agata gwizdała. Co tam wygwizdała? Ciekawe, czy dalej gwizdzi. Picia, jesteśmy właśnie teraz. I patrz, jest na kasety nawet wejście. Reklam. Reklam. Gwizdanie. Konstantynopolski. Potem, wśród zdjęć wystawy Domy i ich ludzie, porozmawiam z ich autorką, Lidią Łażewską-Tańko. Villa San Remo? Którym? Z końca lat. Którym? Z kabla. Ma te wszystkie elementy klasycznego Czemu gra dalej? Czy nie grało? Ja się zaśmiałem z tego, co że ty mi powiedziałeś. Klik, ty mi było. Co się tu odwala? Co to spadło w ogóle? Kaseta. Kaseta? Pierdolę, stary, idziemy stąd. Ja myślałem, że ty o coś zahaczyłeś, czy coś. Ja, kurwa, sam ty. Tu jest kaseta. Ale nie musiałem na nagraniu zobaczyć, skąd to było. To tutaj stąd musiało gdzieś spaść. Ja myślałem, że coś stąd spadło. To by było logiczne, gdyby było tutaj, bo tu jest kaseta też. Tu jest kaseta i... Co to jest w ogóle? Coś zapukało, kurwa, w okno. Idziemy stąd, ty. To radio mnie zdziwiło. Co to za kaseta, ogóle? Nie wiem, ale ja tam się nie wychylę. Jakby w to okno. Jakby coś mnie teraz za rękę złapało. Ja pierdzielę. A może zobaczymy na zewnątrz, gdzie to okno wychodzi i czy da się do niego zapukać. Może jakiś Dobra. Marcin Dubiel nam pranka robi. Ale kurde, spadająca kaseta. Ona musiała być na jakiejś krawędzi czy coś. Ale też taki przypadek, gadasz o radio, o kasecie. Ktoś puka, spada kaseta. I odłączam radio i ono gra. Ciekawe, co na górze było, bo ja tutaj słyszałem chodzenie nad nami. I zamknąłem, nie? Tą altankę. Zamknąłeś? No. Tak, zamykałem. A ja mam w ogóle klucz? Mam. Masz. Ale jestem osrany. Tak to się wkłada? Tak, ja kiedyś miałem Walkmana. Co to jest, ty? Idźmy do góry, bo kamera się wyłączyła już. Bo pół godziny minęło. Dobra, idziemy stąd, już tu nie wracamy. Pierdziele tutaj. Ale jak to w ogóle mogło spaść, jak ty nawet to nic nie dotknąłeś? Czy ty dotknąłeś coś?
No nie wiem, no chyba nie. Nie trzeba na kamerze sprawdzić. To jak wygląda creepy, ty. Patrz, jakby ktoś tutaj miał twarz, nie? Jak my też nie zauważymy w trakcie montażu, to może widzowie już coś tam popatrzą. No oni tam wszystkie momenty zawsze piszą w komentarzach. Ej, a zgaśmy na chwilę światło. Będąc tu i nasłuchujmy. Jezus Maria! To było naprawdę straszne, jak to światło się straciło, bo jakie to były te... Dobra, ludziska, idziemy teraz do środka, do altanki, zobaczyć kamerę. Nie mogę na to patrzeć, co... A jeszcze jak tutaj? Tutaj, gdzie był ten duch? Nic nie widać? Ja nie wiem, czy gdzieś nie wpadnę w jakąś dziurę. Ty, no, to ty jest... Co? Nie, myślałem, że to ty. Coś tak strzykło, tak trz. Nie, ale pomysł. No, w tym miejscu coś ponoć było ostatnio. Gdzie ten dźwięk? Nie wiem. Dobra, chodź. Ta kamera... Chodź. Gdzieś tam zawsze coś tutaj. Z tej strony, nie? Jakby no, to tak, nie tak. Ta działka była nawiedzona, tylko ta obok. Bierzemy sprzęt i idziemy z nami. Bo to jest, nie jest normalne, że coś ci spada z jaj, tym, że jest kaseta za mną spada. Co? Zobacz, co się stało z podglądem. Patrz! No jak, nie? No nie widać tego na kamerze, ale szaleje ekran. Ty, ale jak? Nie było tak wcześniej. Idziemy stąd. Ale to radę trzeba iść sprawdzić do piwnicy. Czemu? Znaczy jest wyłączone. Wyłączyliśmy to? Nie wiem. Ej, też już nie pamiętam. Bo ja kilka razy odłączam i nie wiem, czy zostawiłem włączone, czy wyłączone. Ale to jest najstraszniejsze, bo ta piwnica jest jakby na poziomie tych zakopanych trupów, co tutaj kiedyś były, nie? No. I dlatego tam się tak odwala. Ja tam pierdzielę, ja nie wracam. No ale też radzę zostawić włączone. No właśnie, jak ta właścicielka przyjdzie. No. Jak my jesteśmy. Jak my jesteśmy, to już w ogóle. Co to zapiszczyło, piszczało. Słyszałeś taki... To nie jest furtka? Weź mi k***a, nawet nie zerwę, ja drzwi nie zamknąłem, tylko przymknąłem. Najgorzej z tą kasetą, co spadła, ja p***ale. Skąd to w ogóle? Jak tam zgasło światło, to ja naprawdę, jakbym k***a czuł oddech na plecach, nie? Jeszcze muszę się nauczyć tą kamerą nagrywać, bo powiem wam, że nowiutka sztuka nieśmigana na... Uuu, mi się przywala. Ty tu zostawiłeś otwarte drzwi? Nie, chyba zamknąłem. Dobra, idź. Thank you.